Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj FC Barcelona w końcu po latach problemów zarówno tych finansowych, jak i tych sportowych zaczęła rywalizować o największe młode talenty w Europie. Czy Nico Williams zostanie nowym piłkarzem dumy Katalonii? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Kylianie Mbappé, który grozi Paris Saint-Germain, Marku Cucurelli, który dotrzymał obietnicy, jaką złożył kibicom, Hansim Flicku i jego nowych zasadach w FC Barcelonie oraz o kontrowersyjnych słowach Kacpra Urbańskiego. Dlaczego chce wygrać złotą piłkę? Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Nico Williams to piłkarz, który ma za sobą świetne Mistrzostwa Europy, na których był jedną z kluczowych postaci reprezentacji Hiszpanii. Nic zatem dziwnego, iż jego poczynaniom zaczęły przyglądać się największe kluby w Europie. Barcelona od kilku tygodni intensywnie stara się sfinalizować transfer Nico Williamsa. Sam Juan Laporta, prezydent klubu, publicznie potwierdził, że skrzydłowy jest jednym z celów na letnie okienko. Ostatnie dni przyniosły różne informacje, bo według niektórych Barcelona aktualnie nie może sobie pozwolić na wydatek wysokości 60 milionów euro. Ma to oczywiście związek z niepewną sytuacją finansową klubu. Ponadto do gry o transfer Nico Williamsa włączyli się dwaj giganci Premier League, a konkretnie Arsenal oraz Chelsea. Tymczasem nowe wieści przekazał Gerard Romero. Hiszpański dziennikarz specjalizuje się w kwestiach Barcelony i jest naprawdę solidnym źródłem. Według niego w Saragoście doszło do przełomowego spotkania. Agent Nico Williamsa oraz Deco mieli ustalić indywidualne warunki przenosin. Dyrektor sportowy Barcelony przyspieszył proces, wiedząc o zainteresowaniu innych klubów. Blaugrana chciałaby uniknąć niepowodzenia w tej kwestii, bo Nico Williams już teraz należy do ścisłej czołówki najlepszych skrzydłowych świata. W jego przypadku kwotę wykupu, która opiewa na 60 milionów euro, trzeba uznać za wyjątkową promocję. Athletic Bilbao stawia twarde żądania i nie ma zamiaru obniżać ceny. Baskowie nie chcą także rozkładać płatności na raty, o co niegdyś prosiła sama Barca. Jak się okazuje jednak, na tym starania o Williamsa się nie kończą. Pomóc w sprowadzeniu zawodnika chcą nawet sami kibice. Sympatycy katalońskiego klubu opracowali bardzo nietypowy plan wsparcia. Na oficjalnym profilu Barcelony w serwisie TikTok zaczęły spływać darowizny od kibiców. Użytkownicy dodają, iż przekazywane przez nich pieniądze muszą zostać przeznaczone na transfer Hiszpana. A według Was Nico Williams trafi do FC Barcelony jeszcze w obecnym okienku transferowym? Co sądzicie o takim transferze? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappé dobiegła końca i utalentowany Francuz od przyszłego sezonu zagra dla królewskich. Okazuje się, że w przypadku gwiazdora sprawa z Paris Saint-Germain nie jest całkowicie zamknięta. Główne francuskie media, w tym m.in. L'Équipe, twierdzą, że klub nie wypłacił swojemu byłemu piłkarzowi blisko 80 milionów euro. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać matka, a zarazem agentka piłkarza Faiza Lamari. Biorąc pod uwagę jej wypowiedź przy okazji wywiadu dla Le Parisien, nie ma wątpliwości, że mistrz Francji ma dług względem Mbappé. Sąd? Jeśli nie będziemy mieć wyboru, to tak, oczywiście. Na ten moment mam jednak nadzieję, że umowa podpisana 2 lata temu zostanie uszanowana. Gdy ludzie się rozstają, to muszą zdecydować, kto weźmie telewizor, kto meble, a kto samochód. Właśnie w takim miejscu jesteśmy. Mam nadzieję, że ta sytuacja nie przyćmi tego, co przeszliśmy razem z Paris Saint-Germain. Nie zostawimy jednak tego w taki sposób. No cóż, po transferze do Hiszpanii wydaje się, iż miłość rodziny Mbappé do paryskiego klubu dobiegła końca.
Mark Kukureja przed wielkim finałem Euro 2024 zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa z Anglią zafarbuje włosy na czerwono. Hiszpania turniej wygrała i piłkarz musiał dotrzymać swojej obietnicy. Jak obiecał, tak też zrobił. Piłkarz Chelsea pochwalił się swoją nową fryzurą w mediach społecznościowych. Kacper Urbański to piłkarskie objawienie reprezentacji Polski na Euro. Nastolatek zapewnia, że po udanym sezonie nie zmieni się jego podejście do życia i futbolu. Od dawna stawiał sobie najwyższe cele i wciąż nie traci nadziei na ich realizację. W ostatnim czasie udzielił wywiadu, w którym podzielił się swoimi ambicjami. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, to chciałbym wygrać Ligę Mistrzów, zdobyć złotą piłkę i wygrać Mistrzostwo Świata. Wiem, że ktoś może się teraz uśmiechnąć, czytając te słowa, ale nie boję się o tym mówić. Po to są marzenia, by za nimi podążać, a ja nie jestem minimalistą. Postrzegam życie pozytywnie. Przede mną długa droga, na przykład wygranie Mistrzostw Świata nie jest łatwe, ale jest to możliwe. Reprezentant Polski w rozmowie z Wirtualną Polską szczerze ocenił grę reprezentacji Polski na Euro. Wierzy, że przed biało-czerwonymi jeszcze wiele sukcesów. Nie chcę wypowiadać się za całą drużynę, ale jeśli chodzi o mój punkt widzenia, to na pewno wielu chłopaków uwierzyło, że możemy grać otwartą piłkę i że taki styl gry nas cieszy. Do tego pokazaliśmy, że potrafimy dominować w meczach z mocnymi przeciwnikami. Zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty z każdą reprezentacją. Myślę, że w drużynie jest wiara, że pokażemy to również w najbliższych meczach reprezentacji. Musicie przyznać, iż takie słowa napawają optymizmem. Niektórzy jednak uważają, iż Kacpra Urbańskiego po prostu poniosło. Prawdą jest jednak, iż sportowiec bez wielkich ambicji nie jest żadnym sportowcem i nigdy nie zajdzie na tak zwany szczyt. A wy, co sądzicie o słowach Kacpra Urbańskiego? Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Hansi Flick musi uspokoić atmosferę w szeregach FC Barcelony po bardzo burzliwym sezonie i pchnąć drużynę na nowe tory. Okres przygotowawczy ma być fundamentem do przyszłych sukcesów. Na razie nastroje w klubie są pozytywne. Dziennik Sport wyliczył najważniejsze zasady, którymi w pierwszych dniach w klubie kierował się Niemiec. Zdaniem gazety od razu znacząco odróżnił się od poprzedników. Po pierwsze, Flick jest blisko swoich piłkarzy. Ma podobno obsesję na punkcie tego, by drużyna była zwarta, stanowiła jedność. Po drugie, kładzie duży nacisk na przygotowanie fizyczne drużyny. Współgra to z oczekiwaniami władz klubu. Poziom obciążeń jest wyższy niż w poprzednich latach, a ćwiczenia w tym zakresie są bardzo urozmaicone. Po czwarte, piłkarze mają spędzać ze sobą czas także poza boiskiem. Drużyna wspólnie jada posiłki, co nie było normą w poprzednich latach. Jeśli Flick zarządza dwa treningi dziennie, zawodnicy właściwie cały dzień przebywają w ośrodku treningowym. Problemem jednak, który trapi Niemca, jest brak znajomości języka hiszpańskiego. Z drużyną komunikuje się po angielsku. W tłumaczeniu na hiszpański pomaga mu Thiago Alcantara, który dołączył do jego sztabu. A według was FC Barcelona jest w stanie zaskoczyć w nadchodzącym sezonie? Czy czeka nas może jednak dominacja Realu Madryt w lidze hiszpańskiej? Dajcie znać w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!